redakcja Kontakt z autorem. W niedzielę arcybiskup Marek Jędraszewski wziął udział w czwartym krakowskich zaduszkach za żołnierzy wyklętych, niezłomnych. Po przemarszu wyklętych, wokół rynku głównego uczestnicy wydarzenia zgromadzili się w Bazylice Mariackiej na mszy eskreskowane w wypominkowej, celebrowanej przez metropolitę krakowskiego. W wygłoszonej homilii arcybiskup Marek Jędraszewski opowiadał o żołnierzach wyklętych. Jak zaznaczył już na samym początku, wyklał ich tamten okrutny, ateistyczny i komunistyczny system. Najpierw sponiewierał ich imię, ich patriotów, walczących do końca w sposób niemal straceńczy o wolność ojczyzny, nazwano zdrajcami i agentami imperializmu. Zbezczeszczono ich imię, potem okrutnie zamordowano. Część z nich zginęła w walce, a na koniec odmówiono im prawa do pochówku i grobu. Chciano całkowicie wykluczyć z pamięci narodowej. Zrobiono wszystko, co może zrobić człowiek, wykluczając, mówił metropolita. Następnie nawiązał do odczytanego wcześniej fragmentu pierwszego listu eskreskowane w. Pawła do Koryntian, gdzie, zdaniem arcybiskupa, wyraźną perspektywę esztologiczną każdego człowieka przedstawiają słowa, w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. Ten wielki znak Chrystusa, zapowiadający czasy ostateczne, staje się widomy i odczuwalny dzisiaj przez nas. Podczas zaduszek, podczas wymieniania imion i nazwisk naszych bohaterów, podczas tej mszy świętej, można by powiedzieć, że to, co się odbywa już po raz kolejny, to swoiste zmartwychwstanie. Niewyklętych, zmartwychwstanie niezłomnych, podkreślał. Jak dodał, wielu bohaterów pozostaje w naszej pamięci, w wytrwałym wysiłku, by dotrzeć do ich relikwii oraz by ich godnie pochować. By mieli groby, oznaczone imieniem i nazwiskiem, a przede wszystkim Chrystusowym krzyżem. Czynimy tak, ponieważ zgodnie z tym, co słyszeliśmy dzisiaj w Chrystusowej Ewangelii, będziemy sądzeni z naszej miłości do drugiego człowieka, zwłaszcza do tego biednego, poniżonego, odrzuconego na margines życia społecznego. Oni, wyklęci za życia, niezłomni dla nas, byli i ciągle pozostają najmniejszymi, którymi utożsamił się Jezus Chrystus, głosił metropolita. Przypomniał, że grzebanie zmarłych jest jednym z uczynków miłosierdzia, a modlitwa za nich jest obowiązkiem wiernych. Jak o nich nie pamiętać? Jak ich nie przywracać do panteonu naszych bohaterów narodowych, skoro zostawili nam tak wspaniałe przesłanie? Nam, żyjącym już kilkadziesiąt lat po ich tragicznej śmierci, powiedział. Zdaniem arcybiskupa symbolem tego przesłania są listy z 1951 roku, jakie tuż przed wykonaniem wyroku pisał do swojego syna z celi śmierci Łukasz Ciepliński, prezes czwartej komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Następnie metropolita przytoczył zebranym na Eucharystii wiernym fragmenty listów, w których Łukasz Ciepliński podkreślał, że chciał być dla swojego wymodlonego syna ojcem i przyjacielem. Apelował do niego, aby postępował zgodnie z ideałami ojca, by służył dobru i sprawiedliwości, ojczyźnie i narodowi polskiemu, by walczył ze złem i dążył do rozwiązywania bieżących problemów na zasadach idei Chrystusowej.